Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny pochylił się nad skargami wojewody podlaskiego na 3 uchwały Rady Gminy Szypliszki dotyczące przekształcenia 3 sześcioletnich szkół podstawowych w placówki 8-letnie. 2 z podjętych 7 listopada 2017 roku uchwał w sprawie szkoły w Becejłach i w Jasionowie zostały wyrokami tego sądu unieważnione w całości. 7 listopada ubiegłego roku Rada Gminy Szypliszki podjęła łącznie 4 uchwały deklaratoryjne w sprawie szkół położonych na terenie tej gminy. Wątpliwości wojewody nie dotyczyły tylko szkoły w Kaletniku. Najpoważniejsze zarzuty mogące podważyć zgodność z prawem podjętych uchwał wojewoda podniósł w stosunku do aktów odnoszących się do szkół w Becejłach i Jasionowie. Organem prowadzącym te placówki jest lokalna fundacja i w ocenie wojewody potwierdzono wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rada Gminy nie była uprawniona do przekształcania ich w placówki 8-letnie. Nie oznacza to, że szkoły te pozostają placówkami 6-letnimi. Ich przekształcenie nastąpiło z mocy prawa. Sprawa dotycząca szkoły w Słobódce postanowieniem sądu została umorzona. Orzeczenia nie są prawomocne, ale co istotne, na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Szypliszki z marca 2017 roku obie te placówki mają ustalone obwody.